Halo, halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku po raz kolejny zajmiemy się Sargonem, a zajmiemy się nim, ponieważ to jest naprawdę ciekawy temat i jego umiejętności już praktycznie chyba wiemy, jak działają. Mamy też kilka raportów, które będziemy analizować i chciałem się podzielić tą wiedzą, którą zgromadziłem na ten temat. Mam nadzieję, że mimo, że to już trzeci filmik o tym dowódcy, to będziecie nim zainteresowani, bo jest tu naprawdę wiele, wiele ciekawych informacji i na pewno Sargon jest takim dowódcą, na którego trzeba zwrócić uwagę. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienne filmy na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam do subskrybowania, także do komentowania, co wy myślicie o Sargonie, jakie parowania byście z nim widzieli. No i zabieramy się do tematu. Okej, moi drodzy, informacji o Sargonie jest naprawdę teraz sporo, natomiast szczerze nie widziałem jednego takiego miejsca, gdzie by ta wiedza była gdzieś podsumowana, tak? Widziałem tutaj testy u Cheezgula, naprawdę sporo tych różnorakich testów. Szkoda, bo tam nie było też takich, które ja bym chciał, żeby zrobić, no ale to wiadomo, że zawsze łatwo się mówi. Kiedy akurat się tych testów nie robi, zawsze jest jakiś test, który ktoś by chciał, żeby zrobić. A się go nie robi tak, bo po prostu ktoś ma inną konwencję, inny pomysł i tak dalej. Natomiast z tych raportów można już pewne rzeczy ustalić. Przede wszystkim zajmiemy się tutaj, może nie przede wszystkim, ale na początek zajmiemy się umiejętnościami Sargona i powiemy sobie już dokładnie, jak one działają, bo pewne rzeczy już jesteśmy w stanie powiedzieć na 100%. Więc nie będę mówił o wszystkich umiejętnościach. Zapraszam do poprzedniego filmu, w których o nich mówię. I tylko wtedy sobie poprawcie, że tak powiem, drugą i ekspertyzę, tak? Bo to są, że tak powiem, te umiejętności, które działają troszeczkę inaczej i te, o których chciałem tutaj powiedzieć. Pozostałe, że tak powiem, są zasadniczo bez zmian. Ok, więc przede wszystkim jak działają te poziomy tego AFT, jak one są nakładane? One są zakładane za każdym razem, kiedy Sargon, że tak powiem, używa Active Skill Damage, tak? Kiedy używa swojego uderzenia od umiejętności i to jest bardzo ważne. Tutaj też zmienił się zupełnie zapis w języku angielskim, zanim jeszcze Sargon został wypuszczony. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że za każdym razem, kiedy przez te 5 sekund Sargon używa swojej umiejętności, to za każdym razem nakłada nowy poziom tego Eight. Czyli generalnie jest ich 5, plus szósty w jednej turze wchodzi wtedy, kiedy drugi dowódca używa swojej aktywnej umiejętności i to też, że tak powiem, jest udowodnione. Natomiast nic innego nie jest w stanie tych poziomów tutaj jeszcze zwiększyć. Czyli nawet jeżeli użyjemy Sargona z Freddym, tak, i Freddy też ma ten damage over time, to nie będzie tutaj tych poziomów, nie wiem, 8 na przykład. Ona też nie będzie działać przy pasywnych umiejętnościach, takiej jak na przykład ma Alex, czy jak ma Scipio Prime, to nie będzie już, że tak powiem, szło więcej, więc wydaje mi się, że maksymalnie na jedną turę będziemy mieli te 6 poziomów. Natomiast te 6 poziomów, jak zaraz zobaczymy, naprawdę daje radę i jest to dobry rezultat. Także tak to działa i generalnie jest to w porządku, tak? Na pewno to, czego się obawialiśmy najbardziej, czyli to, że będzie tylko dwa razy, że tak powiem, dwa poziomy na jedną turę, to można już przekreślić. Kolejna bardzo ważna informacja związana z tą umiejętnością pasywną jest taka, że ona działa razem z umiejętnością Tomyrys. Czyli innymi słowy, jeżeli będziemy używali Sargona i będziemy używać do tego Tomyrys, to te ich, że tak powiem, debuffy nakładają się na siebie. Więc mogę tutaj nałożyć na przeciwnika 30% więcej obrażeń z tych skill damage, plus 45% od Tomyrys, plus jeszcze będzie się nakładało na to na pewno to zwiększenie tych obrażeń od Bodyki. Bodyka jest bardzo popularnym dowódcą, więc używanie Bodyki, Sargona i Tomyrys to będzie naprawdę bardzo mocne uderzenie. Jeżeli kogoś okrążymy takimi marszami,
No, to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko i to na pewno sprawia, że ja sam zaczynam się zastanawiać nad Sargonem. Jak myślę, wiecie, jestem w stanie wymaksować sobie teraz każdego, że tak powiem, dowódcę legendarnego. Mam na tyle tych złotych rzeźb. Zastanawiałem się nad Hondą, teraz zastanawiam się nad Sargonem. Mam jeszcze dużo czasu, żeby się zastanowić. No tak idealnie byłoby dla mnie, jeżeli myślałbym tylko o polu, wymaksować sobie ich obu, tak, i używać. Myślę, że wtedy moje pole wyglądałoby naprawdę solidnie, gdybym tych dwóch dowódców sobie zrobił. No ale ja muszę też myśleć o łucznikach, którzy pewnie się w końcu gdzieś tam pojawią. O tym powiemy sobie później. Ale generalnie jest to naprawdę bardzo ważna informacja, że to wszystko się będzie nakładać na siebie, bo to będzie naprawdę bardzo duża moc. Tego się do końca nie spodziewałem, ale tak to działa i jest to już potwierdzone. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna ciekawa informacja związana z tym, że zobaczcie, ta umiejętność, ta ekspertyza jest o wiele też lepsza niż się wydawało na początku, ponieważ ona będzie nakładała te poziomy Eivt nie tylko na marsz, który atakujemy my, tylko na wszystkie marsze, które atakują nas. Wyobraźcie sobie, że w walce teraz jesteście okrążeni przez 10 marszy i te 10 marszy ma tutaj 50%, natomiast jeżeli to zadziała, to naprawdę jest bardzo duża szansa, że nałożycie na nich dwa lub trzy poziomy tego Eivt, czyli każdy, który będzie was atakował, będzie miał ten taki debuff 6% więcej, że tak powiem, dostanie obrażeń od umiejętności albo 9%, tak, jeżeli będziemy mieli w tym momencie tarczę. No i to jest, wiecie, to jest coś takiego niby, że małe, ale ja wam gwarantuję, że każdy najmniejszy procent, jeżeli ja będę wiedział, że jak ja kogoś zaatakuję, to moje marsze będą słabsze, to jest to dla niektórych taka bariera psychologiczna, że oni tego marszu nie będą atakować, tak? No bo po co ja mam atakować marsz, który sprawi, że moje wszystkie marsze, którymi atakuję, będą słabsze? Na domiar złego, jeżeli uda się Sargonowi, że tak powiem, bo pamiętajmy o tym, że te jego poziomy Eivt trwają 10 sekund, więc nawet jeszcze długo po, że tak powiem, pożegnaniu się z Sargonem, nawet jak on zginie, to jeszcze ten debuff może być cały czas aktywny na moich marszach. Natomiast jeżeli ja będę atakował Sargona na przykład przez 30 sekund albo dłużej wszystkimi moimi marszami, to pamiętajmy o tym, że te poziomy Eivt nakładają się aż do 10%. Więc wyobraźmy sobie, że ja teraz atakuję Sargona, okrążam go tak długo, że wszystkie moje marsze, którymi atakuję, będą dostawały obrażenia od skill damage 30% większe. To nie jest efekt, który chcielibyśmy uzyskać, kiedy kogoś atakujemy, i szczerze nie przypominam sobie, żeby był chociaż jeden taki dowódca, który działałby w ten sposób. Tak? Więc tutaj jest to naprawdę bardzo ciekawe, jak to będzie działało w rzeczywistości, i to na pewno będzie odstraszało wiele osób od atakowania Sargona. No i właśnie, przejdźmy sobie teraz jeszcze kwestia raportów. Sargon w tych walkach jeden na jednego wygląda naprawdę bardzo dobrze. Może nawet bardzo dobrze, to jest mało powiedziane. W takich walkach jeden na jednego on wygląda naprawdę fantastycznie. Praktycznie wygrywa z każdym. Bardzo dobre jest połączenie przepraszam, Scipio. I bardzo dobre jest też połączenie z CJ. Generalnie wygląda bardzo solidnie, więc jest to dowódca, który generalnie jest dobry w walce, tak? I ta ekspertyza, jeżeli to się rozejdzie, że tak powiem, i to rzeczywiście będzie tak działało, jak mnie się to wydaje, że to będzie działało, to będzie naprawdę odstraszało od atakowania, a nie ma, że tak powiem, nic lepszego w polu, jak odstraszanie rywali od tego, żeby nas atakowali, szczególnie w sytuacji takiej, kiedy my zadajemy naprawdę solidne obrażenie. Jeżeli sobie to przełożymy, to zobaczcie, Pakal też jest dowódcą, którego, że tak powiem, niechętnie wszyscy atakują, czy wcześniej Ryszard, tak? Niechętnie atakujemy te marsze, no bo, że tak powiem, trudno jest zniszczyć. Tutaj byśmy niechętnie atakowali, bo on nakłada debuff na nasze marsze, tak?
Więc my go niechętnie atakujemy, no ale wiecie, Pakal i Ryszard zadają takie naprawdę średnie, małe obrażenia, więc można gdzieś ich zignorować. Natomiast Sargon jest naprawdę potężny, tak? On zadaje bardzo duże obrażenia, więc tutaj będziemy musieli zobaczyć, jak on będzie rzeczywiście działał w tym polu. Czy jeżeli go okrążymy, to on szybko zginie i będziemy się musieli martwić tymi poziomami Eivt, które nałożymy tym samym na swoje marsze, czy po prostu trzeba będzie go zabić jak najszybciej, czy nie. Także tutaj jeszcze jest dużo, że tak powiem, do określenia, jak to będzie rzeczywiście wyglądało w polu, jak bardzo celem będzie Sargon, kiedy pojawi się w takiej rzeczywistej walce. I kolejna sprawa właśnie, te raporty, które za chwilę zobaczycie, one są naprawdę fantastyczne na korzyść Sargona. Natomiast tutaj jest to, co mówiłem, tak? Jeżeli w KVK marsze uciekają ode mnie, to wszystko to, co dobre, że tak powiem, Sargon ma, trochę ucieknie, tak? No i to jest pytanie, czy właśnie kiedy marsz jakiś ucieknie od Sargona, czy on nadal będzie taki fantastyczny w tym Murder Ball w KVK, jak jest na tych testach. Ja uważam tak, że te wyniki, które ma, są po prostu za dobre, żeby on był dowódcą, że tak powiem, beznadziejnym. Więc on raczej będzie dobry, albo bardzo dobry, albo nawet fantastyczny. Wydaje mi się, że ci gracze, którzy grają piechotą, raczej będą mieli z niego pożytek, natomiast no, nie jestem w stanie tego powiedzieć w 100%, bo tutaj może być naprawdę bardzo duży rozstrzał między tym, co widzimy w tych pojedynkach jeden na jednego, a co widzimy rzeczywiście w polu. Nawet zobaczcie, kiedy różnego rodzaju testy robią gracze, tak, to też testują na przykład CJ-em, którego mało kto używa w polu, tak, czy Oka. A tutaj nagle pokazuje, że bardzo dobrze to wygląda. Jeśli chodzi o Sargona, to on naprawdę, że tak powiem, wygrywa Savalerią, co nie powinno dziwić, ale on też wygrywa z łucznikami takim, i to wygrywa mocno z łucznikami, tak? Z tymi parami typu na przykład Bodycow ISG, Bodycow Nebu wygrywa naprawdę bardzo solidnie. Jedyny taki marsz, który widziałem, że jest w stanie mu się przeciwstawić, to jest Bodyka Henry. No ale znowu, Bodyka Henry to też jest taki marsz, który jest dobry w takich walkach jeden na jednego. Natomiast w prawdziwej walce w KVK ja tego marszu nie używam, bo on jest po prostu za słaby, tak? Na open field, więc ja używam bodyki na przykład z Artemizją, tak? I tutaj uważam, że jest to dużo lepsze parowanie, tak? Bodyka Artemisia, czy tam nawet bodyka właśnie YSG, bodyka Nebu. Także nie zawsze to, co widzimy w tych raportach jeden na jednego, jest takie przekonujące. Okej, czego jeszcze dowiedzieliśmy się z tych raportów? Z raportów dowiedzieliśmy się o tym, że Sargon o wiele lepiej radzi sobie ze Scipio niż z Guanem. Tak, więc to też jest jedna taka, myślę, dla niektórych zaskoczeń, bo niektórzy mówili, że to będzie idealna para dla Guana, ale okazuje się, że te jego raporty z Guanem są o wiele słabsze niż z Scipio. I teraz moja teoria, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że tutaj zależy to bardzo od aktywnej umiejętności Scipio. Szczególnie to dobrze działa, kiedy my użyjemy Sargona jako pierwszego i Scipio jako drugiego, ponieważ Scipio obniża życie przeciwnika o 30%, co jest naprawdę tutaj bardzo ważne. Czyli tym bardziej, że wiecie, zazwyczaj to obniżenie nie ma takiego znaczenia, ponieważ, że tak powiem, obrażenia nie będą tak duże. Natomiast tutaj to wygląda tak, że jeżeli Sargon używa swojej umiejętności przez 5 sekund i jeszcze, że tak powiem, wzmacnia uderzenie od umiejętności przy każdej sekundzie, to zobaczcie, kiedy Scipio uderza, to już ma 6% wyższe obrażenia od umiejętności i obniża życie przeciwnika. Więc też obniżone życie będzie trwało przez 3 sekundy, w których będzie nadal uderzał Sargon swoją aktywną umiejętnością, która też będzie coraz większa. A już w ogóle będzie większa, jeżeli będziemy mieli następną turę, w której te, że tak powiem, poziomy tego Eivt będą wzrastały do 10, i kiedy będziemy, że tak powiem, mieli te 30%, czy w okolicach 30% większe obrażenia od
umiejętności. I wydaje mi się, że tutaj jest kwestia taka właśnie, dlaczego te parowanie Sargon Scipio dużo lepiej sobie radzi od parowania Scipio Sargon, tak? Czyli Sargon jako pierwszy będzie wyglądał lepiej tutaj Scipio. Natomiast to parowanie Sargon Scipio naprawdę z tego co widziałem praktycznie wygrywało z każdym. Podobnie Sargon z CJ, tak? Także, ale wydaje mi się, że no Scipio jest po prostu o wiele, wiele lepszym dowódcą od Czołka, także raczej to parowanie bym polecał. Także tutaj może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawie w polu, jeżeli tych dowódców sparujemy. Okej, także jeżeli chodzi o Sargona i pole, to wydaje mi się, że będzie on naprawdę solidnym graczem. Bardzo ciekawy jestem, jak gracze, że tak powiem, zareagują na te jego umiejętności, szczególnie na tą jego ekspertyzę. Czy będzie to jednak dowódca, którego będziemy chcieli zdjąć jako pierwszego, czy będziemy, że tak powiem, go unikać jednak. Tutaj słyszałem też o parowaniach właśnie Sargona z na przykład Pakalem albo Haraldem albo Aleksem, żeby, że tak powiem, go trochę wzmocnić. Z Pakalem na przykład po to, żeby nikt go nie atakował i wtedy on pokaże też swoją wartość i to rzeczywiście jest jakiś pomysł, no bo jeżeli go będziemy mieli z Pakalem, on oczywiście wtedy nie będzie miał takiego uderzenia, natomiast wiadomo, że Pakala generalnie niechętnie uderzamy. Jeżeli wrzucimy Pakala jako pierwszego i Sargona jako drugiego, to mamy takie przeświadczenie, że raczej nikt nas nie będzie atakował, a my będziemy dalej zadawać bardzo solidne obrażenia. No nie jestem pewny, czy to tak będzie działać, ale jest to rzeczywiście jakaś możliwość, żeby tego Sargona sobie gdzieś tam schować i cały czas bardzo, bardzo umiejętnie używać. Także wiecie, to jest też kwestia tego, że używanie w takich pojedynkach jeden na jednego, a używanie jakiegoś dowódcy rzeczywiście w polu, to często są zupełnie dwie inne bajki i myślę, że na przykładach tych testów, które tutaj widzimy, widać to bardzo dobrze. Okej, natomiast jeżeli sobie teraz popatrzymy na te raporty jeden na jednego i pomyślimy o rali, to myślę, że rali z Sargonem to będzie naprawdę duża zmiana. Wydaje mi się, że to może być naprawdę ogromna zmiana. Dlaczego? Ponieważ piechota zadaje większe obrażenia kawalerii i ten marsz jest naprawdę silny i wydaje mi się, że on może i de facto powinien przełamać garnizon kawalerii, tak? Czyli, że Jadwiga będzie miała problem z Sargonem, no chyba, że okaże się w tak dziwaczny sposób, że to właśnie Jadwigą będziemy musieli się bronić przed Sargonem. No ewentualnie może Flavius i Zenobia tutaj coś poradzą na tego Sargona, ale generalnie nie wydaje mi się, patrząc na te wyniki, które widzimy na ten moment. Ja nawet widziałem taki raport, w którym Sargon jest użyty jako garnizon, chyba właśnie z Flaviusem i naprawdę dobrze sobie radzi w garnizonie, tak? Także to już w ogóle wtedy Sargon by był, że tak powiem, używany do wszystkiego. Natomiast to, co mnie, że tak powiem, martwi najbardziej, to, że garnizon, który powinien zatrzymać Sargona, wydaje mi się, że w ogóle nie będzie tego robił, ponieważ Artemisia i Amanitore i Artemisia to absolutnie nie jest garnizon, który mógłby Sargona zatrzymać, bo tak naprawdę nie ma nic takiego, co Amanitore bądź Artemisia ma, co mogłoby ich powstrzymać. Ba, Artemisia ma jeszcze taką umiejętność, że tak powiem, minusową dla siebie, która będzie, że tak powiem, w Tommy graj dla Sargona, bo zobaczcie, ona tutaj w ekspertyzie ma informację, że rywal będzie zadawał jeszcze 15% większe obrażenia od umiejętności. I to oczywiście, kiedy jesteśmy przeciwko Pakalowi, jest w porządku, tak? Bo on tych obrażeń tutaj dużych nie ma i jeżeli bronimy się przed Pakalem, no to wszystko jest na swoim miejscu. Natomiast w obronie przed Tarikiem i Sargonem, no to niemalże jest samobójstwo. Także wydaje mi się, że ten garnizon Amanitore i Artemisia może wyglądać naprawdę bardzo, bardzo słabo przeciwko rali Sargona i kolejnego nowego dowódcy, którego mamy z piechoty, czyli właśnie tego Tarika. Także jeżeli nie powstrzymają go łucznicy, no to kto go powstrzyma? To jest pytanie. Wydaje mi się, że
nowi łucznicy najprawdopodobniej otrzymają garnizon, który będzie w stanie zatrzymać Sargona, ale kiedy to będzie? Lilith ogłosiło, że następnych dowódców, których dostaniemy, to będą dowódcy leadership i oni na pewno będą związani z tymi ranged attacks, czyli tymi atakami z dystansu. No to kiedy w końcu będziemy mogli zatrzymać Sargona? Będziemy musieli poczekać jeszcze długo, długo na nowych dowódców łuczników i wtedy dostaniemy dopiero coś, co będziemy mogli, czym będziemy mogli go powstrzymać. No to by było naprawdę trudne. Ale naprawdę ciężko. Myślałem, który garnizon mógłby powstrzymać Sargona z Talikiem, jeżeli oni działają w ten sposób. No i tak szczerze, było mi bardzo trudno. Jedyne, na co wpadłem, to jest taki, powiedziałbym, niecodzienny pomysł, ale wydaje mi się, że może w jakiś sposób to być powrót Fiodory. Fiodora już dawno nie jest używana w garnizonie, natomiast wydaje mi się, że tutaj może mieć pewne zastosowanie związane z jej ekspertyzą. Pamiętam, że kiedy jeszcze w miarę były popularne rali używane Stomyrys, Fiodora praktycznie zamknęła ten temat, ponieważ wiecie, całe, że tak powiem, plus Tomerys polega na tym, że nakłada się te poziomy trucizny, a to, co robi Fiodora, to ona je po prostu wszystkie, że tak powiem, wyłącza. I tutaj wydaje mi się, że ta umiejętność Fiodory powinna też wyłączać te poziomy Eivt, które nakłada Sargon. Jeżeli tak będzie, no to Fiodora może być naprawdę tym dowódcą, który zatrzyma Sargona, tak? No bo Sargon bez tych swoich poziomów Eivt będzie na pewno o wiele, wiele słabszym dowódcą. No to mogłoby teoretycznie przynajmniej zatrzymać w całości tą jego umiejętność tutaj, przepraszam, czwartą, tak? Czyli że ona by jakby nigdy nie miała miejsca, no bo Fiodora za każdym razem by te wszystkie poziomy, że tak powiem, z siebie oczyściła, gdy tylko używałaby aktywnej umiejętności. Także no, teoretycznie jest to jakaś opcja, natomiast no, Teodora to nie jest już, że tak powiem, meta w garnizonie, to nie jest dowódca, który zadaje jakieś świetne obrażenia, czy ma jakieś fantastyczne statystyki. I czy ona rzeczywiście przed tym Sargonem się obroni? Jakoś mi się do końca nie chce w to wierzyć. Ta umiejętność tutaj jest w porządku. Być może nowy garnizon z łuczników będzie miał coś w stylu tej umiejętności. Nie wiadomo. Zobaczymy też, jak bardzo tankującym, że tak powiem, rally będzie to rally. Pamiętajmy o tym, że kiedy będziemy okrążać Tarika, to on będzie zadawał jeszcze większe obrażenia dla garnizonu, czyli 900 tutaj będziemy mieli punktów więcej. Do tego będziemy mieli zwiększone obrażenia, które tutaj nakłada Sargon, że te obrażenia będą większe. Także to będzie na pewno bardzo ciekawe. No i znowu, jeżeli będziemy, że tak powiem, okrążali to rally bardzo długo, a rally przecież jest mocne, więc jeżeli je okrążymy, to zajmie to dosyć długo czasu, to jeszcze będzie na te marsze nasze nałożony jeszcze większy, że tak powiem, debuff od Sargona. Także tutaj może być to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe połączenie. Okej, starałem się mówić dosyć konkretnie, ale ten filmik i tak wyszedł krótki, przepraszam, i tak wyszedł bardzo długi. Ale mam nadzieję, że tutaj docenicie to, bo starałem się te informacje gdzieś tam przekazać co do Sargona, co wiemy na ten temat. Także to wszystko już na dzisiaj. Dzięki wielkie i trzymajcie się do następnego razu. Cześć!